Mechanizmy, które wpływają na jakość komunikacji, można w bardzo prosty sposób określić dzięki równaniu Mehrabiana. Mehrabian stwierdził na podstawie różnych swoich badań i badań robionych przez innych specjalistów, że na 100% skuteczności naszej komunikacji wpływają trzy elementy. Przy czym te trzy elementy nie są równoważne. Okazuje się, że słowa to tylko 7% skuteczności naszego komunikatu. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, ma tutaj znaczenie efekt, który nazywa się efektem pierwszego wrażenia. Czyli jeżeli nawiązujemy kontakt z rozmówcą, bardzo wiele rzeczy dzieje się podczas pierwszych chwil kontaktu. To znaczy my sobie wyrabiamy stosunek do rozmówcy podczas tych pierwszych sekund kontaktu z nim. Co oznacza, że dodajemy mu punkty na skali jego osobistej wiarygodności, wtedy mamy do czynienia z tak zwanym efektem aureoli, albo odejmujemy punkty na skali osobistej wiarygodności naszego rozmówcy. I proszę zwrócić uwagę, że podczas pierwszych chwil kontaktu słowa mają naprawdę niewielkie znaczenie. Co wtedy się dzieje? Często się witamy, podajemy sobie rękę, mówimy do siebie dzień dobry. Treści nie ma tutaj merytorycznie żadnej, ale relacja i kontakt i komunikacja już jest nawiązana. 38% skuteczności naszej komunikacji to to, co znajduje się w głosie, czyli elementy związane z kwestiami wokalnymi. Nasza dykcja, artykulacja, barwa głosu, będziemy jeszcze o tym mówić szerzej. I to jest prawda, proszę Państwa, bo proszę zwrócić uwagę, że ze słowa dzień dobry, które jest słowem jako tako zupełnie neutralnym, można zrobić albo miłe powitanie, mówiąc dzień dobry, miłą barwą głosu, albo może być to coś bardzo nieprzyjaznego, wręcz obelga. Kiedy ja powiem dzień dobry, to to słowo nabiera zupełnie innego znaczenia. I ten trzeci istotny bardzo element to język ciała. To jest aż 55% skuteczności naszej komunikacji. Mogą Państwo tutaj zaprotestować. Mogą Państwo powiedzieć, no dobrze, ale mówimy przecież o pracy. Mówimy o kwestiach bardzo silnie merytorycznych. Mówimy o tym, że przekazujemy komuś informacje, które są pewnymi faktami. Oczekujemy tutaj dojrzałości ze strony naszego rozmówcy i oczekujemy tego, że będziemy się rzeczowo porozumiewali na poziomie informacji, na poziomie faktów. Co ma tutaj do tego język ciała? Okazuje się, że bardzo wiele. Dlaczego? Zadajmy sobie to pytanie. Dlaczego to jest tak bardzo ważny element naszej komunikacji? Otóż dlatego, że jako człowiek żyjemy na tej planecie 300 tysięcy lat, tyle ma lat człowiek kromanioński, najstarsze wykopalisko, jeśli chodzi o człowieka, a okazuje się, że przez te 300 tysięcy lat nasz mózg nie za wiele się zmienił.